lekcje, ale ja uważam, że przynajmniej, jeżeli chodzi o przekazywanie wiedzy, to jakbym miał wam tam tłumaczyć o takim jednostajnym głosem, to nie wiem, czy byście dali, że tak powiem, dłuższy czas radę. Uważam, że wiedzę powinno się też przekazywać w sposób ciekawy, a zwłaszcza, że opowiadam wam o czymś, co mnie ciekawi. Jest to moja zajawka, więc dlaczego miałbym tego nie opowiadać z lekką dozą humoru? Od razu ostrzegam, nie martwcie się, niektóre żarty są tylko i wyłącznie dla prowadzącego. To nic złego, jeśli się nie śmiejecie. I ja przychodzę do was z prelekcją bezkosztowy sok. Tam powinien być znak zapytania, czy jak narzędzia open source mogą przyjść nam z pomocą. I na samym początku, ja oczywiście wiem, przepraszam, padliście ofiarą potwornej manipulacji. Ja wiem, że open source niekoniecznie jest za darmo, a za darmo to niekoniecznie jest open source. Natomiast wybaczcie, musiałem jakoś zapewnić sobie przynajmniej tak kilka procent więcej osób na tej sali i wiedziałem, że parę osób przyjdzie chociażby dlatego, żeby wytknąć błąd, także sorry. Natomiast nie zmienia to fakt, że będę mówił o rzeczach, które spełniają warunek open source'u i które spełniają warunek, że w wersji darmowej również mogą być wykorzystane do zbudowania, czy Security Operations Center to będzie może delikatnie za dużo, bo myślę, że firma, która się decyduje na takie tego typu rozwiązanie, już raczej myśli o, ma odpowiedni budżet i odpowiednio myśli o procesach, żeby wdrożyć wsparcie do narzędzi. Natomiast na pewno to pomoże firmom, czy waszym organizacjom, czy wam w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa. Pierwsze pytanie, kto w ogóle nie ma zielonego pojęcia, kim jestem ja? Fantastycznie. Ja się nazywam Wojciech Ciemski, jestem założycielem Security Bez Tabu, serdecznie zapraszam. Ja wywodzę się z adminki Linuxami, systemami operacyjnymi Linux, zanim jeszcze zacząłem się zajmować bezpieczeństwem. Obecnie pełnię rolę takiego CISO VCISO, pseudonim sceniczny Blue Team Spartan, bo tutaj bym chciał najbardziej promować to bardzo. No i również pomagam ludziom wchodzić w cyberbezpieczeństwo, ale dzisiaj nie o tym zupełnie. Czy ktoś z was wie, czym jest SOC, Security Operations Center? Na pytanie, czy ktoś wie, niewiele rąk zostało podniesionych, więc rozsądne jest do tego, żeby podejść i powiedzieć, co to jest SOC. Troszeczkę pójdziemy sobie akademicko, będzie więcej tekstu, ale obiecuję nie czytać zbyt dużo. Czyli to jest zespół, którego głównym celem jest zapewnienie ciągłego nadzoru nad infrastrukturą w organizacji, żeby szybko wykrywać, analizować, reagować i neutralizować zagrożenia. W wojskowej nomenklaturze to jest ten zespół niebieski, dlatego też u mnie jest Blue Team Spartan. Ci atakujący to będą czerwoni. I teraz tak. Szybko, korzyści. Ktoś by był ciekawy, jakie są korzyści używania narzędzi open source'owych. Można powiedzieć, że koszty, ale jest to dyskusyjne, bo w małej organizacji to powiemy, ok, nie wydaliśmy na jakąś licencję. W większej organizacji powiemy, cholera, będziemy musieli zapłacić w ludziach, ewentualnie w tym, że nie będziemy, że będziemy musieli zapewnić odpowiednią ilość specjalistów, trzeba będzie tych specjalistów przeszkolić, trzeba będzie stworzyć odpowiednie procesy. No nie zapłacimy na fakturze. To tak powiem, tak? Elastyczność, adaptowalność, tak. Bardzo fajnie mogą się te narzędzia skalować. Zresztą większość tych narzędzi, które wam pokażę, że tutaj ma jakąś swoją prolicencję, która będzie sprawiać, że otrzymamy profesjonalne wsparcie. Ja to traktuję, celem tej prelekcji nie jest pokazanie wam, jak zbudować Security Operations Center na tym, tylko żeby zaciekawić was, tak jak wspominałem, zaciekawić was, żebyście sięgnęli po te narzędzia. No i pierwsze to by było powiedzenie sobie, dobrze, to jak chcemy chronić, to co właściwie my chronimy? Jakieś pomysły, ktoś ma ochotę na interakcję? Co chronimy? Wiedzę. No tak, bardziej myślałem, że pójdziemy w coś takiego bardziej fizycznego, że powiemy, że przełączniki, systemy w naszej organizacji. No to wypadałoby wiedzieć, co my w tej organizacji w zasadzie mamy pod ochroną. Wszystko. Trochę lepiej, ale to wszystko to czasami, jak próbuję sobie pamiętać w głowie, to ten mój interfejs białkowy zwany mózgiem jest dosyć zawodny. Bardzo często ja mówię, że wyślij mi maila, bo jak nie wyślisz mi maila, to na bank zapomnę i czasami pomimo maila zapominam, więc najwyraźniej coś w tym jest. Więc mamy po pierwsze Ralfa. Ralf jest to, tam będzie migać mi pulpit, bo chcę wam pokazać.
Z racji tego, że ta prelekcja miała mieć wartość praktyczną i będzie zaraz mieć, to będę chciał wam oczywiście to wszystko uruchomić i pokazać. Ale to sobie tylko zaraz zrobimy. Więc w skrócie RALF ma tak, Data Center Infrastructure Management do zarządzania aktywami i do przypisywania im cech. Wszystkie rzeczy takie jak licencje, inne tego typu sprawy są w jednym systemie. System open source'owy rozwijany przez Allegro. No. I no. Dobrze, nie wspierany przez Allegro. Dobrze, przepraszam. To mam dla was Ralfa nie wspieranego przez Allegro. Natomiast nadal to jest na tyle ciekawy system, który bym chciał wam pokazać. Dobrze, on jest widoczny tutaj, tak? Dajcie mi tylko chwilę, żebym ja zlokalizował sobie swój kursor. Słucham? Tak, ja wiem, że biała szczałka, natomiast jak ktoś się chce wszystko robić... O kurde. Czemu ten monitor tak źle działa? To jest już ciekawostka. Jak ktoś ma, nie miał ochoty mi wysłać maila, to właśnie dostał taką możliwość. Wiecie co? Ja wam powiem tak. Powiem wam tak. Nie jestem w stanie nic powiedzieć poza tym, że czasami, niestety, ale bóstwa i bogowie Demek są nieprzychylni. I to chyba jest, kurczę, ten moment, kiedy jest to bardzo nieprzychylne. A wiecie, że jest najśmieszniejsze to, że pół godziny przed przyjazdem tutaj ja to sprawdzałem, to wszystko działa. Dobrze. Nie martwcie się, mam jeszcze przygotowane inne demo. Dobrze, natomiast, oczywiście, że wszystkie są działające, dopóki ich nie sprawdzimy. Natomiast, w takim razie, mamy niewspieranego Ralfa, którego polecam, jeżeli chodzi o narzędzie do tego, żeby móc zinwentaryzować asety, jakie mamy, móc im przypisać, jakbym teraz zamykam oczy i bym miał sobie wyrobić oczami wyobraźni, jakbym wam to pokazywał, to pokazał wam, bym mógł, że można przypisać, można stworzyć, pokazać, gdzie mamy dany system, maszynę wirtualną, na jakim ona jest serwerze fizycznym, gdzie ten serwer fizyczny jest, w której serwerowni, w której szafie, dokładnie numer raka. Byłoby to super, gdybym wam to pokazał. Skoro nie mogę wam tego pokazać, to chciałbym wam pokazać kolejne narzędzie, które moim zdaniem jest ciekawe i spełnia warunek, że jest open source'owe. No i nie wiem, czy komuś trzeba przedstawiać Snorta. Prawdopodobnie nie, ale z racji tego, że ta prezentacja ma swój jakiś porządek, no to Snort jako jedno z najpopularniejszych narzędzi IDS, IPS, dobry w analizie ruchu, detekcja ataków, elastyczność, wsparcie różnych platform i w zasadzie to, co może was bardziej ciekawić, to jest Snowl, czyli web GUI do Snorta. Dużo bardziej działa na wyobraźnię, bo wszystkie, powiedzmy, to, co możemy mieć w Snorcie, możemy mieć ubrane w ładną grafikę. Więc tutaj, powiedzmy, nie będę omawiał Snorta jako takiego, tylko chciałem wam pokazać to. Dobrze. Przechodzimy do OLEXstacka. To chyba byłoby dziwne pytać na takie tego typu konferencji, kto nie zna. Więc przejdę w zasadzie, że do... Tutaj bym chciał przede wszystkim... Nie mam demka. Kibana... Tutaj będzie jako przede wszystkim narzędzie do wirtualizacji danych, korzyści z używania Elka w SOC-u.
Niektóre organizacje go tak używają. Centralizacja danych, skalowalność, real-time data processing i dostosowanie do własnych potrzeb. Są z Elastica panowie, więc prawdopodobnie na swoim stanowisku mogliby powiedzieć o wiele więcej na temat tych możliwości. Trudno o Elasticu powiedzieć trochę więcej. Nie będę tu pokazywał demka. Tym razem nie. Słuchajcie, czy ktoś słyszał o The Hive'ie? Cieszy mnie, że tak mało rąk się podnosi. Wszyscy chcą mieć wszystko wspierane tego. No zaraz pokażę wam GVM-a, który też oficjalnie nie jest aż tak bardzo wspierany. I Fitma stary przez 2 tygodnie. Nie będę wam mówił, że wazucha mam, bo mam wazucha, tylko nie będę wam mówił, co się z nim stało rano. Ale uruchomimy go sobie, nie martwcie się. Słuchajcie, The Hive jako platforma do zarządzania incydentami bezpieczeństwa może być zintegrowana jeszcze z innymi narzędziami, takimi jak MISP dla lepszego dostępu do danych o zagrożeniach, czy z Elkstackiem właśnie do logowania i monitorowania. Trochę mnie zmartwiliście z tym, że nie wspierana. Miałem bardzo, tak się ładnie przygotowałem z tego, no ale dobra. Ta prezentacja jest coraz ciekawsza dla mnie. Dobra. Natomiast ja widzę, że przerzucam slajd, ale nie u was. Słuchajcie, MISP jako małe Information Sharing Platform, narzędzie do wymiany informacji o cyberzagrożeniach między zespołami. Prywatnie i publicznie, w wersji publicznej również można skonfigurować i zautomatyzować procesy do importowania i eksportowania danych o zagrożeniach. Wspiera, czy posiada możliwość integracji z innymi systemami bezpieczeństwa dla systemów SIEM czy Forensic. Przejdźmy dalej. Suricata jako IPS i IDS. Jedno z bardziej popularnych narzędzi. Narzędzie znane z wysokiej wydajności. Jest dosyć proste, jest bardzo dobrze opisane, dosyć znane. Używane do monitorowania bezpieczeństwa w sieci w dużych przedsiębiorstwach i środowiskach. Znane, lubiane, synchronizowane z innymi narzędziami, na przykład z Wazuchem, którego spróbujemy sobie odpalić na koniec. Mniej więcej tak wygląda dashboard. Ja już nie odpalam żadnych webowych tych. Trochę się sparzyłem. Słuchajcie, Archime, wybaczcie za słownictwo. To, co mnie bawi, to, że to może to chociaż wyjdzie, poczekajcie. Odświeża strona. To działa. Fantastycznie. Nawet sobie zaraz klikniemy. Generalnie, słuchajcie, narzędzie do przechwytywania i analizy ruchu. Jeżeli ktoś kojarzy nazwę Moloch przez CH, to jest, powiedzmy, jego następca. Też w wersji jest open source'owej, w wersji darmowej. Przepraszam. Umożliwia przeszukiwanie, indeksowanie, przechowywanie danych sieciowych. Umożliwia tworzenie szczegółowych sesji ruchu, które mogą być analizowane w celu wykrywania nieautoryzowanej działalności. I fajny, bogaty interfejs użytkownika, tylko w tej chwili... Słucham? To było tylko dla ciebie odpowiedź, dobrze. Natomiast myślę, że
z racji tego, że cieszę się, że się odpaliło, odświeżyło, nie będziemy wchodzić na razie w to głębiej. Jeżeli ktoś by miał ochotę o tym porozmawiać, zapraszam bardziej na przerwę. A my sobie przejdziemy dalej. Myślę, że jak najbardziej tak. I teraz poczekajcie. Ja w międzyczasie mam odpalone kolejne demo. Dobra, i z racji tego, że trochę straciłem na dowcipie, bo to są dokładnie te same screeny, które wam pokazałem już na żywo, ponieważ miałem tutaj mieć taki fajny dowcip i miałem powiedzieć XD, nie będę wam tłumaczył Nmapy i zamiast tego pokażę wam coś, co Nmapa używa w bebechach, czyli Greenbone'a, pewnie większość z was kojarzy, albo może kojarzyć na nazwę OpenVAS. Co kojarzy OpenVAS-a? Z racji tego, że nie wszyscy podnieśli rękę, to tutaj naprawdę bym się zdziwił, chociaż nie odzywam się na temat, czy to pójdzie, czy nie. Jeżeli się okaże, że to mi zaraz nie pójdzie, to się naprawdę wkurzę. Dobrze. Dobra. Dajcie mi dokładnie chwilę, bo chciałem wam na żywo coś pokazać. Chociaż coraz mniej mi się to podoba. Dobra. Dobrze, bądź tu człowieku mądry i pisz wiersz. Dobra, muszę przyznać, że to jest pierwszy raz, kiedy mi się Greenbone nie odpalił. Nie, poczekajcie. Cofam. Dajcie mi chwilę i już przechodzimy do... Pokażmy coś może w praktyce. Dobrze, coś pokażemy jednak ciekawszego, co? Jeszcze jakby się okazało, że ja widzę kursor, nie? I że to tak nie działa z takim opóźnieniem. Dobra. To tak, kiedyś był OpenVAS, od jakiegoś czasu jest GVM, GVM wersji Community, czyli to jest skaner podatności. Myślę, że tego nie trzeba tłumaczyć. Minusy w wersji Community. Fit, który jest starszy około 2 tygodnie od oficjalnego feeda dostarczonego praktycznie natychmiast przez firmę Greenbone. Jedna rurka do synchronizacji bazy podatności, czy może być jedno połączenie znanego IP-ka naraz. Kiedyś prowadziłem z tego zajęcia i prosiłem 12-osobową grupę, żeby naraz aktualizowali bazę. No jeden się połączył, a reszta dostała bana. Więc jest jedno połączenie, jedno możliwe połączenie. Czy to jest problem? To zależy. Najlepsza odpowiedź, jaka istnieje. Natomiast patrząc na statystykę, że 99% skutecznie przeprowadzonych ataków wykorzystywało luki w oprogramowaniu lub w aplikacjach, które były starsze niż rok, to bardzo często, jeżeli nie mamy nic, to coś takiego to już jest zbawienie i wow. Świat i ludzie. No dobrze, ale tak, żeby pokazać coś nieco więcej. Powiem wam tak, nie mam zielonego pojęcia, czemu mi przy odpaleniu teraz dema Caps Lock miga. To jest najlepsze, co mi się dzieje teraz, po prostu. To było
dzisiaj rano o godzinie 12. Ale nie musicie mi wierzyć. Bo wiesz, że tutaj, tu się nie przecina, ja już nie wiem, już mam, ja już mam za sobą przeproszeniem, nie powiem gdzie. To jest po prostu cudo. Jakby ktoś się zastanawiał, to jest moje najlepsze wystąpienie, jeśli chodzi o niebo. To jest moje najlepsze wystąpienie, jeśli chodzi o demo. Skopiowałem właśnie. Jestem... Dobrze. Cicho. 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 Myślicie, że sobie nie poradzę? Cicho. Wiecie, że sobie nie poradzę? Dobrze. A więc. Dokąd to? Nie. Cicho. Jak wy nie tego. Generalnie rzecz biorąc. Słuchajcie. Oczami wyobraźni. Jak wrócę do mojej prezentacji i schowam tylko ten terminal mojego wazucha, który też się nie odpalił oczywiście. Ja już nie powiem, co ja o nim myślę, bo prawdopodobnie by mnie wyrzucili z tej konferencji. Natomiast... Twój działa. Słuchajcie, odpaliłem właśnie i to, co tutaj widzimy, to jest mianowicie to, że mamy po pierwsze, idąc od mojej prawej, waszej tak samej prawej. W administration będziemy mieli, jakbyśmy rozwinęli, bo teraz nie, oczywiście nie rozwiniemy, bo nie chcę tracić waszego czasu, ale jakbyśmy sobie rozwinęli, to będziemy mieli przede wszystkim na samym dole databases i to będzie dla nas najważniejsze, żeby sprawdzić, czy nasze bazy są aktualne. Jeżeli one są nieaktualne, to Chrome, który działa, aktualizuje to pod warunkiem, że mamy uruchomiony serwer z Greenbone'em cały czas. Bo bardzo często ja w swojej pracy wykorzystuję OpenVAS-a po prostu do wykonania skanu infrastruktury w ramach, jako jakiegoś powiedzmy wstępnego skanu przed planami, czy przed planami, czy przed przejściem do jakichś testów penetracyjnych, czy żeby sprawdzić, co jest w infrastrukturze. Czy organizacja w ogóle wie, co ma w infrastrukturze, jak to wygląda z zewnątrz. Plusem jest to, że możemy tutaj wpisać hasła, te hasła są przechowywane w sposób szyfrowany, więc możemy ustawić, że skan pod kątem podatności nie będzie tylko z zewnątrz, ale również OpenVAS zaloguje się jakimś agentem, jak mu podamy odpowiednie kredki i sprawdzi, czy na przykład wszystkie paczki, czy inne wewnętrzne zależności w naszych systemach operacyjnych są zaktualizowane, czy nie ma jakichś problemów i podatności związanych z jakimiś na przykład bibliotekami. I mój dowcip o Nmapie wyszedł przeciwko mnie. Nieważne. W każdym razie fajne jest to, że ładnie to koloruje. Bardzo są fajne odnośniki w każdej podatności do zewnętrznych źródeł. One niestety czasami nie działają. Natomiast mówię, jak na wersję community, na wersję tego, że mamy to za darmo, jest super. Z minusów, jeżeli ktoś by się zastanawiał, dlaczego jak czasami, jak będzie chciał mieć to w swojej organizacji, to on mu się krztusi, to ja osobiście zauważyłem problem i nie potrafię go za bardzo rozwiązać, ale OpenVAS bardzo lubi zjadać RAM, zwłaszcza jak jest uruchomiony więcej niż kilka tygodni, lubi ten RAM wysycać, no i zazwyczaj pomaga po prostu restart całej maszyny. W wersji Pro i w wersji hardware'owej nie ma tego problemu. Ciekawe dlaczego. Ale już nie miałem na tyle czasu, żeby sprawdzać i się zastanawiać. Bardzo mi się podoba, że jest możliwość tak host topology, czyli możemy, buduje nam od razu całą mapkę naszych skanowanych asetów, więc jeżeli mamy ten serwer w ramach naszej jednej organizacji, możemy oczywiście zrobić cały
kalendarz, scheduling, czy według procesu, który mamy oczywiście pięknie opisany w naszej organizacji, możemy rozpisać, jak mają się wykonywać audyty i skany cyklicznie i również będziemy widzieć, powiedzmy, mapę naszej organizacji, ale również możemy zrobić taką mapę zależności pewnych serwerów i jeżeli w tym całym łańcuchu w jednym miejscu na przykład będziemy mieli jakąś krytyczną podatność, to cały łańcuch nam się odpowiednio zakoloruje, żeby powiedzieć nam, że powinniśmy się zająć tym. Czy jakieś pytania do tej części? Wiesz co, Nessus, już odpowiadam, Nessus jest kombajnem w stosunku do tego. To są raczej wyszukiwanie pod kątem pod CVE i pod względem scoringu, takich podstawowych skanów. Jest to bardzo podobne, no Nessus ma swoje moduły. Czyli możecie pod CIS, możecie nie pod CIS, możecie pod web aplikację, no nie ma to podjazdu. Do takiego sprawdzenia, co mam w infrastrukturze, czym to się przedstawia i czy to jest dziurawe, tak po prostu. Do sprawdzenia wewnętrznie, trochę jakbym miał to przeskanować wszystko linisem i potem wrzucić do raportu. I pod względem do tego, że mogę wyeksportować sobie z tego ładny raport PDF, który normalnie bym wam pokazał i pokazał, jak się różnią te dwa raporty objętością, jeżeli chodzi o jeden zrobiony, maszyny Metasploit Tableau 2 z zewnątrz przeskanowany, a potem z pisanymi kredkami przeskanowany również od wewnątrz. Jaka to jest różnica objętości? No to tutaj są, z Nessusem jest to porównywalne. Natomiast no, Nessus ma dużo większe jeszcze użyteczności, że tak powiem. Więc tak bym na to odpowiedział. Proszę. Dobrze. Tak, ale też nie ma tych wszystkich, powiedzmy, pluginów, no i znowu, no do 16. Nie wiem, czy Nessus też nie ma, czasem do 16 nie ma wpisanego w licencji, że nie można go używać komercyjnie, poprawcie mnie, bo to jest coś, co ja tak pamiętam. Ale mogę się mylić. A, dobra. Fantastycznie. Security Onion jako dystrybucja Linuxa do zarządzania bezpieczeństwem. Przepraszam, tak, miałem przygotowane demo, nie będę odpalał, że tak powiem. Nie, to już nie, ja już się tego, po prostu się nie podejmuję już dem na dzisiejszej prelekcji. Zapraszam na przerwie. Słuchajcie, generalnie kombajn linuxowy, jeżeli jesteście na Open Source Daysach, interesujecie się Linuxem, Security Onion jest wam raczej znany. Jeśli nie, polecam się z nim zaznajomić. Kompleksowe rozwiązanie integruje narzędzia Snort, Suricata, Zig i wiele innych. Coś takie jak Kali Linux jest dla pentesterów, to Security Onion jest do sprawdzania i do zabezpieczenia. Tak bym to w sumie mógł podsumować. Jeżeli ktoś się nie zgadza, trudno. Nie miałem okazji się do niego dotykać, do Purple Kaliego, ale słuszna uwaga, sprawdzę. Może nawet popełnię jakiś artykuł na ten temat. Dashboardy w Kibanie, tak wygląda teoretycznie pulpit. Dlaczego mówię teoretycznie? Bo bym chciał wam pokazać praktycznie, ale wam nie pokażę. Uznajmy, że to jest moja decyzja. Słuchajcie, no i miałem wam tutaj pokazać Wazucha jako takiego, powiedzmy, najczęściej wybieranego przez ludźmi, przez organizacje, z którymi współpracuję, Siema open source'owego, jako takie miejsce, gdzie są zbierane wszystkie logi. Miałem oczami wyobraźni, wyobraźcie sobie, że ma on również moduł TISCAT. Wszyscy wiemy, co to jest TIS Benchmark, TIS Controls? Kto nie wie? Uhu! Nie wie. No to jeżeli wiecie, czym jest... Tak mało podniosła rękę, że nie wie, już teraz chyba nie wiem, kto podnosi jak. Generalnie rzecz biorąc, tak, moduł, który pozwala na sprawdzenie naszych maszyn pod kątem zgodności z
CIS Benchmarks z odpowiednią klasyfikacją i CIS Controls. Nie pamiętam, czy to jest kwestia jakichś ostatnich aktualizacji, ale to jest bardzo duże usprawnienie i bardzo też również pomaga organizacjom, które zazwyczaj nie mają budżetu do tego, żeby im wskazać jakiś kierunek zabezpieczania ich maszyn. Tu powinno się odbyć demo. No i ostatnie, co chciałem wam pokazać, zaciekawić was, to są Sigma Rules. To jest taki ogólny i otwarty format sygnatur, który pozwala w prosty sposób opisywać zdarzenia z dziennika stricte pod SIEMy. Tak, ostatnie zdanie, można powiedzieć, że dla plików dziennika jest tym czymś snow dla ruchu sieciowego, a jara dla plików, czyli de facto mając jedną, znając jedną składnię w Sigmie, jesteśmy w stanie sprawić, żeby komercyjne SIEMy i nie tylko rozumiały, o co nam chodzi, tak? Trochę powiedzmy, czy mogę to porównać do Ansible? Mógłbym to porównać trochę do Ansible, czyli mam język, jakiś zunifikowany język skryptowy do wykonywania działań na serwerach. Tutaj mam do wykonywania i ustawiania rul, czy rulek na SIEMach. No i miał być ostatni dowcip, czyli zapraszam was do bycia Sigma mailem, bo uważam, że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o SIEMy, to będzie to iść w stronę unifikacji, no i warto się nauczyć czegoś, gdzie w zasadzie bez względu na to, w jaką organizację zrzucą, jaka ta organizacja nie będzie miała swojego komercyjnego SIEMa, czy to będzie jakiś kuradar, czy coś innego, czy to będzie Splunk, to będziecie mogli to ogarnąć jednym rodzajem składni. No i słuchajcie, to była niesamowita podróż. Nigdy się jeszcze tak nie spociłem. Jeszcze nigdy nie miałem tylu fantastycznych zwycięstw na polu uruchamiania moich laboratoriów. Bardzo się cieszę, że to się wydarzyło w tym miejscu, które jest w zasadzie najbliżej związanego z Linuxem i z open source'a. Słucham? Bardzo się cieszę, że byliście ze mną w tej niesamowitej podróży. Jeżeli ktoś by miał ochotę sprawdzić, czy na pewno mi nie wyszło, albo by miał ochotę sprawdzić, czy jednak uruchomię to, to zapraszam na przerwę. Postaram się jeszcze być przez jakiś czas. Celem tej prezentacji nie było pokazanie wam, że tymi narzędziami jesteście w stanie zdrożyć SOC. Celem tej prezentacji było to, żeby was zainteresować narzędziami open source'owymi, często darmowymi, które mogą podnosić poziom bezpieczeństwa w systemach i sieciach. Jeżeli byśmy wrzucili na to pewnie skończoną liczbę godzin i ludzkiego cierpienia, to pewnie by się udało zbudować z tego SOC, natomiast nie taki był cel. Także ja wam bardzo dziękuję.